Dzień dobry moi drodzy, witam Was po długiej przerwie na moim kanale. Bardzo dziękuję, że jesteście, że wpadliście, że pamiętaliście o mnie. Udało mi się rozwiązać kilka spraw osobistych i dzięki temu teraz będę miała więcej czasu na nagrywanie i muszę Wam powiedzieć, że mam naprawdę mnóstwo planów, więc być może w końcu nawet się mną trochę znudzicie. I zanim przejdziemy do opowiadania historii, chciałabym najpierw tutaj umieścić Wam ogłoszenie grzecznościowe. Otóż mój dobry kolega, fan grupy Queen, organizuje 2 września 2023 roku w Sosnowcu imprezę urodzinową z okazji 77. urodzin Freddiego Mercury'ego, czyli lidera i frontmana grupy Queen. I ja wiem, że Freddiego już nie ma wiele lat wśród nas, ale grupy fanów na całym świecie wciąż co roku obchodzą jego urodziny i właśnie taka impreza będzie miała miejsce w Polsce. Jeżeli ktoś z Was jest fanem Queen, fanem Freddiego, będzie akurat w pobliżu, będzie miał chwilkę, to zapraszam serdecznie w imieniu Darka. Pod tym filmem wrzuciłam Wam link, gdzie możecie sobie poczytać co, gdzie i kiedy. Koniec ogłoszenia. I jeszcze moi drodzy dwa słowa, zanim zacznę. Otóż bardzo Was proszę, żebyście nie łączyli pewnych grup społecznych z osobą dzisiejszego sprawcy. Bardzo Was też proszę o wyważone komentarze. To jest to dla mnie bardzo ważne, bo nie chciałabym Was w żaden sposób cenzurować, bo nie chciałabym tutaj niczego kasować, ok? Bardzo, bardzo Was proszę. Ale zanim przejdziemy do opowiadania naszej historii, to chciałabym najpierw, żebyśmy opowiedzieli sobie trochę o tym, jak wyglądała sytuacja w Houston w Teksasie w 1973 roku, ponieważ wydaje mi się, że to jest dosyć istotne, jak wyglądała praca policji, jak duża była wtedy przestępczość i jak bardzo to wpłynęło na całą tę sprawę. To też znajdujemy się w Houston w stanie Teksas w roku 1973. I w tymże roku miasto to liczyło sobie prawie 1 900 000 mieszkańców. I jako, że jest to duże miasto, w którym mieszka bardzo dużo różnych ludzi o różnym statusie materialnym, o różnym pochodzeniu, kolorze skóry, poziomie wykształcenia itd., no to nie trudno tutaj o konflikty i oczywiście niestety wysoką przestępczość. Najwyższą, ponieważ niestety, ale na początku lat 70. Houston górowało na szczycie niechlubnej listy miast, w których były największe problemy z ludźmi, którzy no powiedzmy bardzo mocno naginają kodeks etyczny. I żeby podać Wam przykład, to w 1966 roku w Londynie miało miejsce mniej morderstw niż w tym samym roku w Houston, przy czym Londyn liczył wtedy prawie 8 milionów mieszkańców, zaś Houston zaledwie 1 500 000, więc jak widzicie, skala tutaj jest nieporównywalna. I autor książki The Man with Candy, to jest książka, która wyszła w latach 70. właśnie na temat tej sprawy, którą zresztą serdecznie polecam, podaje dwie przyczyny takiego stanu rzeczy. Po pierwsze to, że w Teksasie był wówczas niespójny kodeks karny, a po drugie stan Teksas znany jest z tego, że jest tam bardzo łatwy dostęp do broni. Bardzo dużo ludzi nosi przy sobie broń i z niej korzysta. I o ile jedni używają jej w dobrym celu do obrony, no to inni niestety wykorzystują ją w momentach, kiedy mają jakieś tam niecne plany. Houston podzielone było na dzielnice i tutaj działało sporo stereotypów, ponieważ były takie dzielnice, do których policja rzadziej zaglądała, uważane powszechnie za spokojne, pełne praworządnych mieszkańców. Ale były też takie dzielnice, na przykład, które zamieszkiwały osoby o innym kolorze skóry niż biały, gdzie policja bywała zdecydowanie częściej. I tutaj pojawia się kolejny problem, na który muszę koniecznie zwrócić uwagę. Otóż policja w Houston. Musimy to powiedzieć, że w 1973 roku policja w Houston działała wyjątkowo źle. W całym mieście było zaledwie 2200 około funkcjonariuszy, którzy byli zresztą bardzo słabo opłacani. Ich praca była niezwykle trudna i niebezpieczna i znowu podam Wam przykład. Otóż na początku lat 70. Houston górowało na kolejnej liście, tym razem liście miast, w których najwięcej interwencji policyjnych kończyło się zejściem śmiertelnym podejrzanego. Czyli mówiąc wprost, policja w Houston częściej niż w innych miastach musiała sięgać w czasie akcji po broń, no i z niej korzystała.
po prostu dochodziło do strzelanin, co też chyba trochę pokazuje, jak bardzo sfrustrowani byli ci policjanci i w jak trudnych warunkach pracowali. Dlatego też niestety, ale w teksańskim mieście policja musiała bardzo często wybierać sprawy, w które się angażowała i odrzucać takie, które powiedzmy uważała za o wiele mniej ważne. I tutaj podam wam przykład, jak wyglądała typowa interwencja, a raczej brak tej interwencji w przypadku przemocy domowej. Otóż wyglądało to zwykle tak, że na policję dzwoniła osoba, która czuła się zagrożona przez członka rodziny, który się awanturował, i zamiast spodziewanego przyjazdu policji na miejsce, słyszała pouczenie, że może wnieść jakieś tam prywatne oskarżenie przeciwko agresorowi, zaś po kilku dniach ten agresor dostawał list z policji z pouczeniem, żeby tak więcej nie robił, i z załączonym blankiecikiem, którym nakazywana była jakaś opłata. To znaczy, to było coś w rodzaju kaucji czy grzywny, przepraszam, za bardzo nie zrozumiałam. W każdym razie na tym się kończyło. Zresztą w ogóle problemy domowe, takie jak kłótnie, awantury, a tu ktoś pije, a tu ktoś jest nieprzyjemny, uważane były przynajmniej wtedy, w tamtych czasach, w tamtych rejonach za sprawy rodzinne, za właśnie sprawy rodzinne, które powinno się rozwiązywać raczej w obrębie własnych murów, i policja, która miała na głowie strzelaniny, nie garnęła się bynajmniej do tego, aby tracić czas i rozwiązywać właśnie takie sprawy. I teraz przechodzimy do kolejnego problemu, czyli do zaginięć. Ponieważ w Houston także dochodziło do zaginięć, było ich zgłaszane mnóstwo w ciągu roku. Tam były sumy około kilkunastu tysięcy zgłoszeń, gdzie bardzo wiele tych zgłoszeń dotyczyło osób nastoletnich. I tutaj ustalmy sobie jedną ważną rzecz. Otóż jesteśmy na początku lat 70. i wówczas wciąż jeszcze bardzo popularne były ruchy hipisowskie. I mamy tutaj do czynienia ze swoistym konfliktem pokoleń, ponieważ pokolenie rodziców z tamtych czasów nie rozumiało swoich zbuntowanych dzieci, które ulegały bardzo często modzie na właśnie bycie zbuntowanym hipisem albo kimś, kto po prostu się tą kulturą inspirował. Więc młodzi ludzie bardzo często nosili długie włosy, o co były kłótnie w rodzinie, słuchały tej dziwnej, rockowej, strasznej muzyki, o które też były kłótnie w rodzinie. A jeżeli te kłótnie eskalowały w coś poważniejszego, jeżeli dana rodzina miała jakieś inne problemy, być może problemy finansowe, to nierzadko taki młody człowiek postanawiał zmienić swoje życie, uciec z domu. I często kończyło się to kilkudniowym gigantem, po którym taka skruszona osoba wracała do rodzinnego domu. Być może impreza była zbyt epicka, ale bywały także sytuacje, że dopiero po tygodniu czy dwóch junior czy juniorka dzwonili z innego stanu z informacją, że tutaj właśnie chcą sobie życie układać, znaleźli nową pracę albo przyłączyli się do jakiejś komuny hipisowskiej i będą teraz sobie wieść życie wesołego buntownika. Dlatego rodzice, którzy zgłaszali na policję zaginięcia swoich nastoletnich dzieci, no nie byli do końca poważnie traktowani przez policję. To znaczy, policja oczywiście takie zgłoszenia przyjmowała jak najbardziej, ale nastolatki w tamtych czasach traktowano już chyba trochę bardziej jak osoby dorosłe. Uważano, że jeżeli ktoś pracuje, a jeżeli na przykład pochodzi z dosyć ubogiego domu, z biedniejszej dzielnicy, no to tutaj policjanci zakładali, że pewnie znowu kolejny hipis się trafił, wróci za jakiś czas, akta sprawy trafiają na półkę, zaś rodzice są proszeni o to, aby wrócić do domu i czekać cierpliwie na telefon. I tak jak już powiedziałam, ta strategia bardzo często działała, ale czasami niestety zawodziła. A jak wszyscy wiemy, w przypadku zaginięć tak naprawdę liczą się pierwsze godziny. I właśnie na początku lat 70. była taka dzielnica w Houston, w której częściej niż w innych dzielnicach dochodziło do bardzo dziwnych zaginięć nastolatków. I była to dzielnica Houston The Hikes. The Hikes znaczy po angielsku wzgórza. Nazwa tej dzielnicy wzięła się z tego, że leży ona na takim lekkim wzniesieniu i mogę wam o niej powiedzieć tyle, że to była jedna z tych dzielnic, w której policja zazwyczaj nie bywała, a to dlatego, że tam właściwie się niewiele działo. To znaczy, tak przynajmniej uważała wówczas policja. The Hikes rzeczywiście było dosyć nudną dzielnicą, gdzie mieszkali dosyć ubodzy, ale ciężko pracujący ludzie, głównie rasy białej, którzy trudnili się głównie pracą w fabryce albo byli jakimiś drobnymi rzemieślnikami,
ledwo wiązali koniec z końcem, ale jednocześnie byli postrzegani jako taka społeczność osób o poglądach konserwatywnych, raczej praworządnych, żyją sobie spokojnie, pilnują się nawzajem, a jako że mieli niewiele, to w tamte rejony było powszechnie wiadome, że złodzieje się nie zapuszczają, ponieważ panowała powszechna opinia, że w The Hikes to nie ma za bardzo nawet czego kraść. Ale ta praworządność w The Hikes to oczywiście tylko pozory, ponieważ rzeczywiście może i starsi byli konserwatywni i praworządni, ale ich dzieci to już troszeczkę inna historia. Dlatego, że młodzież z The Hikes bardzo często stosowała używki, które były, powiedziałabym, nawet dosyć modne w tamtych czasach. To znaczy, ja nie mówię, że teraz też są modne, ale faktycznie w czasach hipisowskich używki były nie tyle pożądane, ale też i w niektórych kręgach mile widziane. Bardzo wielu nastolatków rzucało szkołę w młodym wieku. Nie jeden z nich nie doczekał końca szkoły średniej. Mało kto tam myślał w ogóle o pójściu na studia i raczej ci młodzi ludzie szykowali się na los podobny jak los ich rodziców, czyli ciężka praca. A zanim ciężka praca, to oczywiście także imprezy, używki i szukanie tego, co w młodym wieku jest bardzo istotne, czyli buntu i wolności. Jednak taki obraz bynajmniej nie dotyczył pewnej pary zakochanych nastolatków z The Hikes i mówię tutaj o Franku Aguirre i jego narzeczonej Rondzie Williams. Jako że wydarzenia, które będę Wam opisywać, obejmują z grubsza 3 lata, czyli 1970-1973, to w roku 1972 Frank Aguirre miał 18 lat. Był to chłopak, który pochodził z ubogiej, a jakże rodziny, ale bardzo zgodny. Nie miał żadnych problemów, żadnych konfliktów właściwie. Niedługo miał ukończyć szkołę średnią, poza tym pracował w restauracji Long John Silver i tam był bardzo cenionym pracownikiem, na tyle, że właściciel tej restauracji chciał mu zaproponować pełen etat, kiedy już skończy szkołę. Nie wiem, ile tam zarabiał, ale udało mu się kupić samochód wymarzony. Był to AMC Rambler z 1967 roku, który bardzo sobie cenił. Jego koledzy powszechnie także wiedzieli, że Frank ma oszczędności. Wiedzieli to, ponieważ pożyczał im pieniądze i był to typ chłopaka, który naprawdę chciał się ustatkować. A powód tego był bardzo prosty. Otóż, tak jak już powiedziałam, Frank miał dziewczynę, a właściwie już narzeczoną. Jego wybranką była Rhonda Williams, wówczas zaledwie 14-letnia. I tutaj od razu ktoś może powiedzieć: o matko, jaka młoda dziewczyna. No tak, ale weźmy pod uwagę fakt, że jesteśmy w latach 70. i wtedy, powiedzmy, wiek wchodzenia w dorosłość był troszeczkę wcześniej niż dzisiaj, a poza tym ta Rhonda miała dobry powód, aby związać się na stałe ze swoim chłopakiem, a to dlatego, że pochodziła z bardzo problematycznego domu. Była sierotą, wychowywał ją ojciec, który był, z tego co wiem, przemocowcem i po prostu czekała z utęsknieniem, aż jej ukochany Frank skończy szkołę, zacznie chodzić do pracy na pełen etat i będzie mogła się ze swojego domu rodzinnego wyprowadzić. Wszystko układało się dobrze. Frank i Rhonda wydawali się być szczęśliwą parą młodych zakochanych, którzy snuli plany na przyszłość, kiedy nadszedł dzień 24 marca 1972 roku. Frank jak zwykle wyszedł do pracy w tej restauracji Long John Silver, po czym zadzwonił do swojej matki i powiedział, że wróci o 22 do domu. Frank był bardzo punktualną osobą i matka mogła polegać na nim, że faktycznie do tego domu wróci, więc kiedy minęła godzina 22, a chłopaka nie było, kobieta zaczęła się bardzo, bardzo martwić. Najpierw zaczęła dzwonić do jego znajomych, których Frank miał bardzo wielu, ale niestety nikt nie mógł jej pomóc, ponieważ nikt nie widział Franka i nie wiedział, co się z nim właściwie stało. I kiedy chłopak nie wracał i nie wracał, kobieta wreszcie postanowiła pójść na policję. No i pewnie nie będziecie zaskoczeni, kiedy Wam powiem, że policja zbagatelizowała zgłoszenie kobiety. Uznali, że chłopak ma 18 lat, długawe włosy, rodzina niezbyt bogata, pewnie uciekł z domu, wróci niedługo, albo może zabalował na jakiejś imprezie i teraz jest mu bardzo wstyd. Tylko że mijały dni, a Frank nie wracał. I jego rodzina i przyjaciele wiedzieli, że stało się coś bardzo złego, ponieważ Frank był bardzo odpowiedzialną osobą. Miał przecież ukochaną Rhondę, której by w życiu nie zostawił. Był bardzo mocno związany ze swoją matką.
Miał pracę, z której był dumny. Za 2 miesiące miał skończyć szkołę średnią. Miał samochód, na który tak długo pracował. Jakiś kolega wisiał mu pieniądze, zresztą wszystkie swoje oszczędności Frank zostawił w domu. Co się mogło stać? Mijały dni, po czym tygodnie, a telefon milczał. Była to oczywiście ogromna tragedia dla rodziny i przyjaciół Franka, ale niestety nie pierwsza, ponieważ prawie rok wcześniej, 29 maja 1971 roku, zaginęło jego dwóch znajomych, David Hilligist, lat 13, oraz Gregory Mally Winkle, lat 16. I tak jak już Was uprzedzałam, tutaj będzie niestety wielu bohaterów, dlatego pozwólcie, że teraz opowiem Wam, jak to było w przypadku tych dwóch chłopców. Tego dnia, 29 maja 1971 roku, David Hilligist, wówczas 13-letni, powiedział swoim rodzicom, że wybiera się na basen. Wcześniej na basen poszli jego dwaj młodsi bracia, Gregory i Stanley, i David postanowił do nich dołączyć. David był opisywany jako chłopiec wesoły, bardzo kontaktowy, bardzo lubił żartować i uwielbiał grać na perkusji. Był także chłopcem bardzo odpowiedzialnym, był starszym bratem, więc rodzice bez przeszkód puścili go na ten basen, zwłaszcza że było jasno, to jest koniec maja, więc bardzo ładna pogoda, na ulicach pełno ludzi. Dlatego kiedy godzinę później Gregory i Stanley, czyli ci dwaj młodsi chłopcy, zadzwonili do matki z prośbą, aby odebrała ich z basenu, okazało się, że Davida z nimi nie ma i że w ogóle chłopcy się nawet nie spotkali. Rodzice nawet zadzwonili na basen z pytaniem, czy David zarejestrował się w placówce, ale okazało się, że nikt taki na basenie się tego dnia nie pojawił. I początkowo rodzice myśleli, że może to nie jest jeszcze tragedia, może wprawdzie zawsze odpowiedzialny David tym razem zmienił swoje zasady, może spotkał jakiegoś kolegę po drodze, który namówił go na zmianę planów, może, nie wiem, poszli pograć w piłkę czy cokolwiek innego, jest bardzo ładna pogoda, świeci słońce. Więc rodzice czekali, ale kiedy mijały godziny, rozpoczęli własne śledztwo. Tak jak w przypadku Franka Aguirre, zaczęli dzwonić po kolegach i tutaj pojawił się chłopiec, który twierdził, że około godziny 14 mijał się z Davidem, który szedł rzeczywiście w stronę basenu i nawet wymienili pozdrowienia. Ale David go minął, poszedł dalej i już później nikt go nie widział. Rodzice zaczęli szukać po kolegach Davida. Dzwonili także po szpitalach. No i wreszcie postanowili zadzwonić na policję. I identyczna sytuacja jak w przypadku Franka Aguirre, chociaż tutaj mamy do czynienia z 13-latkiem, tam był 18-latek. Ale tutaj także policja nie miała właściwie nic ciekawego do powiedzenia zrozpaczonym rodzicom Davida, ponieważ powiedzieli wprost rodzicom, że prawdopodobnie syn uciekł. Teraz chłopcy uciekają z domów, takie czasy, wie pani, taka moda, uciekają z najlepszych domów. I tutaj sytuacja trochę paradoksalna, ponieważ policjanci poinformowali rodziców, że jeżeli na przykład spotkaliby nastolatka w godzinach szkolnych gdzieś tam wałęsającego się po ulicach, to go zapewne zatrzymają i przesłuchają, ale w tym momencie to oni rozkładają ręce i nie mają zupełnie pomysłu, jak ruszyć tę sprawę. A tak między nami, czy w ogóle ją ruszać? Rodzice jednak nie poddawali się i postanowili szukać syna na własną rękę. I rzeczywiście ich poszukiwania przyniosły rezultat, ale niestety nie pomogły w rozwiązaniu zagadki, co właściwie stało się z Davidem. Otóż odkryli, że tego dnia David widziany był w towarzystwie swojego kolegi, zresztą sąsiada, którego rodzice znali, Gregorego Mally Winkle. Gregory Mally Winkle miał 29 maja 1971 roku 16 lat i mieszkał rzeczywiście po sąsiedzku z rodziną Hilligist. Jego ojciec marynarz nie żył i wychowywała go tylko matka. Miał także młodszego brata, którym bardzo się opiekował. Miał dobre kontakty ze swoją matką, bardzo jej pomagał i dorabiał sobie już od 10 roku życia, ponieważ świadom był trudnej sytuacji materialnej, jaka panowała w ich domu. Niestety w pewnym momencie swojego nastoletniego życia Gregory trochę zbłądził, ponieważ wpadł w tak zwane złe towarzystwo z trochę starszych chłopców i wraz z nimi dopuścił się kradzieży, za którą siedział miesiąc w areszcie. Wyglądało na to, że to wydarzenie czegoś nauczyło młodego chłopaka, ponieważ już później zachowywał się, przynajmniej zdaniem matki, bez zarzutu. I okazało się, że tego właśnie dnia David Hilligist
przepraszam bardzo, wcześniej źle wymawiałam jego nazwisko, przyszedł po Gregorego i wyciągnął go na ten basen. Selma, matka Gregorego, wiedziała o tym, ponieważ widziała, jak chłopcy razem wychodzą, a potem poszła do pracy. Kobieta wróciła około 23:30 do domu i wówczas dostała telefon od syna, od Gregorego, który tłumaczył jej, że udał się z jakąś grupą kolegów do Freeport, to było bliżej Zatoki Meksykańskiej, bardzo daleko od The Hikes, i że wróci później. Matka nie była zachwycona, ale syn zapewnił ją, że koledzy obiecali, że po skończonych baletach odwiozą go do domu samochodem. Uspokojona kobieta poszła spać, po czym rano odkryła, że syn na noc nie wrócił. Łóżko stało puste, a pokój wyglądał tak, jakby chłopak tam w ogóle nie zajrzał nawet. I podobnie jak rodzice Davida, pani Selma rozpoczęła śledztwo na własną rękę i zaczęła wypytywać kolegów Gregorego. I tutaj miała trochę więcej szczęścia od razu, ponieważ jakiś kolega widział, jak Gregory w towarzystwie innego chłopca, był to prawdopodobnie 13-letni David Hilligeist, rozmawiali z jakimś mężczyzną w białym vanie, w białej furgonetce, chwilkę z nim gawędzili, a potem wsiedli do jego samochodu i odjechali. Kobieta podzieliła się tym z rodzicami Davida i zaznaczyła także, że ona akurat na policję nie zgłaszała faktu zaginięcia syna, a to dlatego, że Gregory miał już wcześniej problemy z prawem i miał jakiegoś tam kuratora nad sobą czy coś takiego, i kobieta po prostu bała się, że policja zinterpretuje to jako ucieczkę i kiedy Gregory wróci do domu, no to zostanie najpewniej ukarany. No ale ani David, ani Gregory nie wracali i w końcu rodzice postanowili rozwieszać plakaty w okolicy informujące o zaginięciu tych dwóch chłopców, i w rozwieszaniu tych plakatów pomagali koledzy obu chłopców. Do tego jeszcze wynajęli prywatnego detektywa i tutaj detektyw dostarczył rodzicom jakichś nowych informacji, mianowicie ponoć obaj chłopcy mieli się związać z jakimiś handlarzami podejrzanych substancji i byli rzekomo widziani w czerwcu 1971 roku w jakimś domku przy plaży przy Crystal Beach. Ale oprócz tego żadnych innych wieści nie było. No tutaj rodzice Davida oraz matka Gregorego uznali, że no być może w Gregorym obudziła się dawna żyłka młodocianego przestępcy i w jakiś sposób, nie wiem, no wciągnął w coś paskudnego małego Davida. No bardzo smutna historia, która właściwie utknęła w martwym punkcie, ponieważ oprócz tej jednej informacji od detektywa nic więcej nie udało się ustalić. I ja tutaj Wam przedstawiłam tylko 3 przykłady zaginięć chłopców z tej okolicy, ale było ich zdecydowanie więcej. I tragiczne było w tym wszystkim to, że byli ze sobą jakoś powiązani towarzysko, czyli znali się lepiej albo gorzej. Tak jak już mówiłam, Rhonda Williams miała w 1973 roku zaledwie 15 lat. Jej ojciec nazywał się Ben Williams i mieszkał samotnie, ponieważ był wdowcem. Matka Rhondy zmarła, kiedy dziewczynka była bardzo mała i z tego, co się dowiedziałam, zmarła na zawał serca. Rhonda miała 2 starsze siostry, jedna z nich już przed 18 została matką trojga dzieci, zaś druga wyszła za mąż i wyprowadziła się. I z tego, co zauważyłam, Rhonda mieszkała już w tym momencie tylko ze swoim ojcem w domku, który był bardzo ubogi i bardzo zaniedbany. Na przykład sąsiedzi zwracali uwagę na to, że na ganku zalegają śmiecie. Ojciec Rhondy, tak jak już wcześniej wspominałam, był osobą surową, która nie znosiła kolegów dziewczyny i także z tego, co zauważyłam, od czasu do czasu podnosił rękę na swoją córkę. Oni się tam bardzo często kłócili, ojciec był nerwowy, ona pewnie też, więc dziewczyna bardzo źle czuła się w swoim rodzinnym domu i tak jak Wam już wcześniej mówiłam, bardzo liczyła na to, że zostanie żoną Franka Aguirre, że się z nim wyprowadzi i zacznie nowe życie, ale jak wiecie, Frank rok wcześniej zaginął bez wieści. Rhonda próbowała jakoś żyć po stracie ukochanego, utrzymywała kontakt z wieloma nastolatkami ze swojej okolicy. Tutaj jeszcze raz podkreślam, że tam była grupa ludzi, którzy się znali, chociażby przez kogoś z widzenia, mówili sobie cześć, ale tego wieczora Rhonda Williams czuła się wyjątkowo źle.
7 sierpnia 1973 roku wieczorem Rhonda siedziała samotnie w swoim pokoju i bardzo płakała. Tego dnia pokłóciła się bardzo z ojcem, tam chyba nawet doszło do rękoczynów, a poza tym czuła się bardzo, bardzo samotna i nieszczęśliwa. Kilka dni wcześniej popełniła poważny błąd, ponieważ spodobało jej się usiąść na masce samochodu, kiedy ten ruszył. W efekcie dziewczyna spadła i zraniła sobie nogę. I czuła tej nocy, że jest najsamotniejszą osobą na świecie, że nie ma nikogo bliskiego wokół niej, że przyjaciele o niej zapomnieli, nikt jej właściwie nie chce odwiedzić i najchętniej to by z tego domu wyszła. Z tym brakiem kontaktu ze znajomymi to nie do końca tak było, ponieważ Rhonda jako bardzo atrakcyjna 15-latka miała grono przyjaciół i tej nocy zaczęła rozważać na poważnie ucieczkę z domu. Na przykład rozważała telefon do swojej przyjaciółki i ewentualne zatrzymanie się u niej, ale bardzo szybko z tego pomysłu zrezygnowała, to dlatego, że wiedziała dobrze o tym, że ojciec ją tam znajdzie. I wtedy właściwie jak na zawołanie odwiedziło ją dwóch kolegów. To znaczy z tego co zrozumiałam, to oni jakoś weszli przez okno. Jeden z nich to był po prostu taki tam kolega, który przyszedł ją pocieszać, ona mu tam się wypłakiwała w ramię. Zaś drugi nazywał się Elmer Wayne Hinley. Był to miejscowy chłopak, który znany był z tego, że rzucił szkołę, pochodził z rozbitej rodziny, spożywał napoje wyskokowe w ewidentnie zbyt wielkiej ilości. Ale wszyscy wiedzieli z drugiej strony, że kto jak nie Wayne Hinley zapewni młodemu człowiekowi rozrywkę, ponieważ znał bardzo dużo różnych ciekawych ludzi, miał dostęp do ciekawych substancji i ogólnie był takim miejscowym buntownikiem i w dodatku jeszcze bardzo tę Rhondę lubił. Dlatego kiedy Wayne Hinley przyszedł do swojej przyjaciółki, także ją pocieszyć, zaproponował jej, że może w takim razie wybrałaby się z nim i z jego kolegą, który nazywał się Timothy Cordell Curley. Chłopcy mieli w planach mile spędzić noc, gdzieś się poszwendać, coś tam sobie wypić czy powąchać i generalnie dobrze się bawić. Było to właśnie to, czego Rhonda tej nocy potrzebowała, dlatego wymknęła się z Wayne'em ze swojego domu i wsiadła w samochód razem z nim oraz z 19-letnim Timothym. Z tego co wiem, to ona tego Timothy'ego nie znała. Zresztą Wayne także dosyć niedawno go poznał. To nie była jakaś osoba z kręgu ich wspólnych znajomych. Ale Rhondzie to nie przeszkadzało. Nowy kolega okazał się być bardzo sympatyczny. I oni sobie gdzieś tam jeździli po mieście, coś tam robili, no mniejsza o większość. W każdym razie w pewnym momencie Wayne zaproponował, aby wszyscy pojechali do jego dobrego przyjaciela, faceta o nazwisku Dean Cole, który już w tym momencie był osobą po 30, ale mieszkał sam, miał własny dom w Pasadenie, czyli w takiej miejscowości, można by powiedzieć, pod Houston i bardzo chętnie przyjmował u siebie nastolatków. Nie muszę oczywiście mówić, że była to wymarzona miejscówka dla trojga młodych ludzi, którzy groszem nie śmierdzieli, nie mieli za bardzo dokąd pójść, bo wchodzenie do lokali nie wchodziło w grę. Wszyscy troje mieli mniej niż 21 lat, więc nie mogli legalnie siedzieć sobie w knajpie i pić procentów. Więc dorosły przyjaciel, który dysponował własnym kwadratem i do tego jeszcze mógł załatwić to i owo, no był po prostu na wagę złota. Dlatego około 3 nad ranem cała grupa zatrzymała się w domu pod adresem 2020 Lamar w Pasadenie i już po chwili Wayne dzwonił do drzwi. Po niedługim czasie otworzył im młody mężczyzna, dosyć wysoki, dosyć szczupły, ale szczupły w takim sensie niewysportowany, tylko taki bardziej, jak później go opisywano, lekko ulany. Nie wiem jak to nazwać, ale możecie sobie wyobrazić kogoś, kto jest jednocześnie szczupły, ale z drugiej strony widać, że nie ćwiczy, nie trenuje, ma mięśnie takie troszeczkę, można by powiedzieć, sfraczałe. O dosyć przystojnej i miłej aparycji, tak przynajmniej wyglądał na pozór, ponieważ kiedy zobaczył Wayne'a oraz jego towarzyszy, widać było, że jest bardzo mocno niezadowolony. I to bynajmniej nie dlatego, że o 3 nad ranem dzwonią do niego jakieś dzieciaki i wyrywają go ze snu, tylko spojrzał na Wayne'a z wściekłą miną i spytał, a co tutaj robi ta dziewczyna?
Widać było, że Dean Corll nie jest zadowolony z obecności Rhonda z jakiegoś powodu. Wayne wtedy zmieszał się i zaczął tłumaczyć, że to jest jego przyjaciółka, że ona jest w porządku, że miała problemy z ojcem i że nie ma się dokąd udać, więc czy mógłby ich wpuścić, oni sobie trochę posiedzą, coś tam porobią, a potem się wyniosą. Dean Corll z miną, o mój Boże, wpuścił dzieciaki do środka. Ci weszli do salonu, usiedli na kanapie i prawie od razu zaczęli się odurzać farbą akrylową. Tutaj chciałabym zaznaczyć, że farba akrylowa była dosyć popularnym środkiem odurzającym w tamtym towarzystwie, można by rzec, no bo po pierwsze była tania, a po drugie, co ważniejsze, była substancją legalną, którą bardzo łatwo było zdobyć, oczywiście nie w celach odurzania się. Dean Corll do nich nie dołączył, on sobie poszedł do jakiejś sypialni, tam przebywał, zaś Rhonda, siedząc z tymi chłopakami, wąchała ten klej, coraz bardziej odpływała gdzieś tam w niebyte świadomości, po czym straciła przytomność. Kiedy się ocknęła, w okna zaglądał już świt i dziewczyna poczuła, że coś jest nie tak, ponieważ nie leżała na kanapie, tylko na podłodze, w bardzo dziwnej pozycji i po chwili odkryła, że jest związana. Obok niej leżał 17-letni Wayne Hinley, czyli chłopak, który ich tutaj przywiózł, oraz Tim Curley, ten 19-latek, którego Rhonda poznała dosłownie kilka godzin wcześniej. Do tego jeszcze dziewczyna zauważyła, że leżą na folii, zaś gospodarz stał nad nimi ze wściekłą miną, po czym zwrócił się do Wayne'a i powiedział coś w tym stylu: spieprzyłeś wszystko przywożąc dziewczynę. Po czym dodał, że zabije was, ale najpierw się zabawię. Zamroczony umysł Rhondy początkowo nie bardzo umiał to sobie w jakiś sposób ogarnąć, bo uznała to początkowo za jakiś głupi żart. Ale sytuacja stawała się coraz bardziej poważna, kiedy Dean Corll podkręcił radio, żeby grało głośniej, po czym wziął Wayne'a, czyli tego chłopaka, który ich tutaj przywiózł, i zaniósł go do kuchni. Nie wiem, jak działa farba akrylowa i po jakim czasie puszcza, ale Rhonda i Tim zaczęli rozumieć, że dzieje się tutaj coś bardzo, bardzo złego i że może rzeczywiście ten facet nie żartował, kiedy mówił, że ich zabije. Tymczasem w kuchni Dean Corll zaczął rozmowę ze swoim długoletnim przyjacielem Wayne'em i zaczął mu tłumaczyć, że nie powinien przywozić tutaj dziewczyny i że go bardzo, bardzo zdenerwował tym faktem, dlatego zaraz zginie. Poza tym Dean Corll mu powiedział, że to nie jest pierwszy raz, ponieważ już wcześniej zabijał ludzi, powiedział nawet chłopakowi, kogo zabił, a także gdzie te osoby pochował, więc nie jest to pierwszyzna i Wayne powinien w tym momencie się bardzo, bardzo bać o swoje życie, a właściwie się z nim żegnać. Wayne wtedy zaczął apelować do długoletniej przyjaźni między nim a Deanem. Zaczął wspominać dobre chwile, które razem przeżyli. Błagał go, obiecywał, że go nie wyda, a wreszcie powiedział, że zrobi co zechce Dean, byleby go tylko rozwiązał i darował życie. W jakiś sposób to na Deana podziałało. Wayne zdołał go przekonać, ponieważ już po chwili chłopak był rozwiązany i obaj mężczyźni weszli do sypialni, w której leżeli Rhonda i Tim. To, co nastąpiło później, przypominało jakiś okropny koszmar albo coś, co zdarza się tylko na filmach, dlatego że Dean Corll, trzymając w rękach broń, nakazał Wayne'owi rozebranie bądź zdarcie ubrania z Rhondy i wykorzystanie jej, podczas gdy sam zrobił to samo z Timothym. Rhonda i Tim zostali przywiązani do takiej deski, która miała w rogach dziury i do tych dziur były przywiązane liny w taki sposób, że ona leżała po jednej stronie tej deski na plecach, zaś Tim leżał po drugiej stronie na brzuchu. Po czym Dean Corll, grożąc bronią, nakazał Wayne'owi, aby zdarł bądź zdjął ubranie z Rhondy i wykorzystał ją, po czym sam postanowił zrobić to samo z Timem i wtedy Rhonda i Tim wiedzieli, że to jest na 100% na poważnie i że grozi im potworne niebezpieczeństwo. Rhonda miała nawet jeszcze prosić Wayne'a, żeby nie zdzierał tej bluzki z niej, tylko ją zdjął, ponieważ bo ją zniszczy, bo to jest bluzka, którą pożyczyła jej przyjaciółka. I w pewnym momencie, kiedy Dean Corll wykorzystywał Tima, wykorzystywał na poważnie, Rhonda zwróciła się do Wayne'a i zapytała, czy to jest na poważnie, czy to się naprawdę dzieje. I Wayne odpowiedział, że tak, że to się dzieje. I wtedy Rhonda miała powiedzieć Wayne'owi, i nie masz zamiaru nic z tym zrobić? To tak jakby otrzeźwiło chłopaka. Wayne wstał, podszedł do stołu, na którym leżała broń Deana Corlla, po czym wycelował ją w swojego przyjaciela, mówiąc coś w stylu,
nie będziesz już zabijał moich przyjaciół. Dean Cole oczywiście zareagował i ruszył w stronę Wayne'a, mówiąc, nie zrobisz tego, Wayne, nie zabijesz mnie. Ale Wayne to zrobił i broń wypaliła. Dean Cole wciąż jeszcze szedł w stronę Wayne'a, ale chłopak nie próżnował i strzelał raz za razem. Mężczyzna zorientował się, że raczej nie ma szans, więc odwrócił się. W tym momencie kula trafiła go w plecy, mężczyzna upadł na podłogę i już więcej nie wstał. Dean Cole nie żył. Lekko oszołomiony Wayne rozwiązał swoich przyjaciół, pomógł im wstać i wydawało się, że koszmar się skończył. Tego samego dnia, 8 sierpnia, na policję w Pasadenie o 8:24 zadzwonił telefon i młody mężczyzna z takim charakterystycznym akcentem właściwym dla słabo wyedukowanych Teksańczyków poinformował, że pod adresem Lamar 2020 leży martwy człowiek, że jest to Dean Cole, właściciel mieszkania i że on, Elmer Wayne Hindley, go zabił. To zgłoszenie było tak dziwne, że policjanci początkowo, nie wiem, myśleli, że może to jest jakiś głupi żart, no ale jednak wysłali patrol pod ten adres i funkcjonariusze, którzy się tam znaleźli, zobaczyli siedzących na ganku troje nastolatków. Cała trójka miała grobowe miny i wtedy jeden z nich, szczupły, drobny, blond włosy nastolatek ze śladami młodzieńczego zarostu oraz trądziku na twarzy, wstał i wskazał im dom, po czym potwierdził, że tam leży ciało Deana Cole'a, a on jest za tę śmierć odpowiedzialny. Policjanci weszli do domu i rzeczywiście odkryli tam ciało gospodarza. Dean Cole leżał na dywanie. Widać było, że nie żyje już od jakiegoś czasu. Świadczyły o tym charakterystyczne zmiany na jego twarzy, zastygnięte rysy i spuchnięta twarz. Mężczyzna był nagi, leżał na lewym boku i jego głowa przylegała do listwy podłogowej, a nad nią na ścianie widniała cienka smuszka krwi. To wyglądało tak, jakby mężczyzna przewracając się zawadził jeszcze bądź uderzył głową o ścianę i osunął się po niej. Prawe ramię miał oparte o ścianę. Wstępne oględziny wykazały, że oddano do niego 5 albo 6 strzałów. Nieboszczyk, nawet nagi, może nie był jeszcze takim szokiem dla policjantów, ale bardzo mocno zainteresowało ich to, co zobaczyli dookoła. Ponieważ musicie pamiętać o tym, że to były czasy jeszcze przed głośnymi mordercami, takimi jak John Wayne Gacy czy Jeffrey Dahmer. W tamtych czasach nawet jeszcze nie upowszechniła się nazwa seryjny morderca i to, co się stało w Houston, nazywano mass murder, czyli masowym morderstwem. A tutaj nagle konserwatywnie nastawieni policjanci wchodzą do miejsca, które później prasa opisywała jako jakiś, nie wiem, potworny pokój przeznaczony do jakichś plugawych orgii. Pod obrazem z wizerunkiem Jezusa Chrystusa i z napisem Miłość na podłodze rozpościerała się gruba, przeźroczysta folia. Wokół panował nieporządek, kołdra na łóżku była zmierzwiona. Leżały tam także zapasy folii, nylonowe sznury, gadżety do zabaw ewidentnie dorosłych ludzi, wazelina. Ale to, co przykuło szczególną uwagę policjantów, to była ta ogromna deska pilśniowa, którą wam już wcześniej opisywałam. W jej rogach zobaczyli wywiercone dziury na kajdanki czy liny i było jasne, że w tym pokoju wydarzyło się coś więcej niż tylko zwyczajna strzelanina. Znaleziono także nóż myśliwski wraz z pochwą, męskie ubrania i tutaj zgaduję, że były to ubrania Cole'a, który przed wykorzystaniem Tima obnażył się całkowicie. Policjanci odkryli także puszki farby akrylowej, maskę przeciwgazową, przenośne radio, które z tego co zrozumiałam było zmodyfikowane tak, aby mogło grać głośniej niż przewidział to producent tego radia, a do ściany nie wiadomo dlaczego podłączony był odkurzacz. W ogóle cały ten domek wyglądał tak, jakby jego właściciel niespecjalnie dbał o swoje otoczenie. To znaczy pełne było, tak jak już powiedziałam, tych gadżetów erotycznych, ale oprócz tego zawierało bardzo podstawowe meble i to trochę wyglądało tak, jakby osoba, która tutaj mieszkała, albo niedawno się wprowadziła, albo była tuż przed przeprowadzką, bo dom sprawiał wrażenie dziwnie pustego i nieprzytulnego. Przed domem stał van, był to biały Ford Encoline z 1972 roku i w jego wnętrzu znaleziono
dosyć osobliwe rzeczy. Z tego co zrozumiałam, to szoferkę od części bagażowej, czyli tej tylnej vana, oddzielała nieprzeźroczysta granatowa kotara. Z tyłu policjanci znaleźli bardzo osobliwie wyglądającą skrzynię, która wyglądała trochę jak trumna, a w ścianach były zamocowane jakieś haki czy uchwyty, czy coś w tym stylu. Oprócz takich zwykłych rzeczy, które można znaleźć w samochodach, jak mapa czy kolejne przenośne radio, znajdował się tam także zapas nylonowego sznura, takiego samego zresztą, który leżał sobie w domu zmarłego. Za domem Dina Corla stała szopa, policjanci się tam udali i znaleźli bardzo podobną skrzynię, jak ta, która znajdowała się w wanie. I ta skrzynia miała wywiercone dziury, tak jakby otwory wentylacyjne, i w jej wnętrzu funkcjonariusze znaleźli kosmyk ludzkich włosów. Na komendzie pechowi imprezowicze powtórzyli zgodnie tę wersję, którą wam przed chwilką przedstawiłam, że tak właśnie wyglądała sytuacja, ale uwaga policjantów skupiona była głównie na Elmerze Wayne Hindleyu, ponieważ to on finalnie doprowadził do śmierci agresora. Agresora, ponieważ policjanci mieli zbyt wiele dowodów na to, aby nie wierzyć dzieciakom. Tim Curry został przecież zgwałcony. W domu znaleźli mnóstwo złowrogich gadżetów, a nieboszczyk był przecież cały nagi. Wayne, zapytany, dlaczego zdecydował się na zabicie Dina, powiedział wyraźnie, że chodziło o to, że bał się o swoje życie, bał się o życie swoich przyjaciół, a także przeraziło go to, co usłyszał w kuchni. To, że Dean już wcześniej odbierał życie młodym ludziom, dlatego postanowił wziąć sprawę we własne ręce, oszukać go i sięgnął po broń. Wypytywano także Wayne'a o jego znajomość z Deanem Corlem i tutaj chłopak opowiadał, że znał go od kilku lat, że bardzo blisko się przyjaźnili, że właściwie traktował go trochę jak ojca. Matka Wayne'a akceptowała ich znajomość, Dean Cole był częstym gościem na ich obiadach. Był nawet na obiedzie u Hindleyów 7 sierpnia, czyli na kilkanaście godzin przed swoją śmiercią. Powiedział także, że Dean Cole mieszkał sam, nie miał żadnej żony ani partnerki. Bardzo dużo czasu lubił spędzać z Wayne'em i z jego kolegami. Jego hobby to była motoryzacja, on sobie naprawiał jakieś tam stare samochody i oni często mu w tym pomagali. A także wyznał, że Dean Corll to sobie czasami te samochody kradł. Na przykład w jego vanie siedzenia pochodzą ze skradzionego niedawno Chevroleta Camaro. Policjanci początkowo nie bardzo wierzyli Wayne'owi. Uważali go za niezbyt przytomnego nastolatka, który całkiem niedawno odurzał się jakąś farbą, a poza tym jeszcze bezsprzecznie przeżył traumatyczne chwile. Ale kiedy Wayne zaczął podawać nazwiska kolegów, którzy mogli ewentualnie paść ofiarą Dina Corla, funkcjonariusze zaczęli szukać w aktach i faktycznie okazało się, że te nazwiska, które podał, widnieją w aktach jako osoby zaginione. Poza tym musieli sprawdzić to, co Wayne mówił, dlatego zapakowali go do samochodu i udali się w stronę Zatoki Meksykańskiej, gdzie znajdowały się takie hangary do wynajęcia. To było coś w rodzaju garaży do wynajęcia, w których ludzie zazwyczaj trzymali łodzie. I okazało się, że Dean Corll miał być, według słów Wayne'a, właścicielem hangaru numer 11. Na miejscu okazało się, że hangar jest zamknięty, dlatego policjanci musieli zgłosić się do właścicielki tego terenu. I córka tej właścicielki potem opowiadała w prasie, że była zszokowana, ponieważ policjanci wyłuszczyli swoje podejrzenia co do zawartości tego garażu. A ona powiedziała, że z tylu ludzi, którzy wynajmowali u nich cokolwiek, to Dean Corll byłby na ostatnim miejscu wśród podejrzanych, którzy mogliby cokolwiek złego zrobić. Dlatego, że kobieta opisała go jako bardzo cichego, bardzo spokojnego, bardzo sympatycznego faceta, który był bardzo pomocny. Raz na przykład pomógł jej wyciągnąć auto z błota. Ale pamiętała także, że Dean Corll otaczał się zazwyczaj dzieciakami. Bardzo często bywał w tych rejonach z młodymi chłopcami, którzy, i to tutaj kobietę bardzo uderzyło, że wyglądali zupełnie inaczej niż on. To znaczy Dean Corll był typem takiego eleganta, miał zawsze krótkie włosy, zawsze był idealnie okolony, ubrany w takie poważne, konserwatywne ubrania, zaś jego nastoletni koledzy to były zazwyczaj typy hipisowskie, czyli właśnie długie włosy, jakieś takie modne wówczas koszule i tak dalej. Tymczasem udało się otworzyć ten hangar i oczom policjantów ukazał się następujący widok.
Pomieszczenie miało wymiary 15 stóp na 35 stóp, czyli około 4,5 metra na 10,5 metra. W szopie wprawdzie nie stała łódź, ale policjanci znaleźli na wpół rozebranego Chevroleta Camaro, a także kilka rowerów i między innymi był tam taki dosyć charakterystyczny czerwony rower. Później okazało się, że ten Chevrolet Camaro został skradziony, o czym zresztą wspominał Wayne, ponieważ nie wiem czy pamiętacie, on mówił, że siedzenia w samochodzie Dina Corla pochodziły właśnie z tego skradzionego wozu, zaś rower należał do zaginionego 5 dni wcześniej chłopca o nazwisku Draymala. Leżały tam ubrania, jakieś spodnie, kurtki, buty. Znajdowało się tam także sporo worków z wapnem, ale to, co przykuło uwagę policjantów, to była podłoga. Dlatego, że tam nie było typowej podłogi, tylko była ziemia, rozłożono na niej stare, brudne dywany, ale i tak te dywany nie przykrywały czegoś, co od razu policjanci zauważyli jako dosyć osobliwe, ponieważ w niektórych miejscach ziemia była lekko wzniesiona. Tak jakby ktoś niedawno tam kopał, a potem jak przysypywał ziemię, to tak nie do końca wyrównał. I tam po prostu było widać, że ktoś w tej ziemi grzebał. To też policjanci, chcąc nie chcąc, zaczęli kopać. W międzyczasie wokół tego hangaru zaczęło schodzić się coraz więcej gapiów. Na przykład pojawił się jakiś pan, który poinformował, że jest sąsiadem i jeżeli tutaj są jakieś zwłoki, to on jest w stanie w to uwierzyć, dlatego że coraz częściej z tych rejonów był wyczuwalny brzydki zapach. I opowiadał, że nawet ostatnio to on musiał wyjechać z dziećmi na weekend, ponieważ nie dało się wytrzymać, nie dało się po prostu otworzyć okna. Coś tak bardzo brzydko pachniało. Policjanci ręka w rękę z miejscowymi więźniami, którzy zostali do tej pracy przydzieleni, kopali w tym garażu i bardzo szybko natrafili na białą substancję, którą szybko zidentyfikowali jako wapno, po czym pod tym wapnem odkryli pierwsze zwłoki. Były one zawinięte w folię, taką samą, jaką znaleziono w domu Dina Corla. Zwłoki były nagie, osoba przed śmiercią była związana, niestety były także okaleczone i ze wstępnych oględzin można było od razu wywnioskować, że ofiarą była osoba płci męskiej, bardzo młoda. Widząc, że Wayne Hinley nie kłamał, policjanci pracowali dalej i to wyglądało tak, że co chwilę wykopywali nowe zwłoki. Jedne były w lepszym stanie, to znaczy, że zostały pochowane stosunkowo niedawno, ale były także już same szczątki, co oznaczało, że ofiara została zabita kilka lat temu. Zszokowana właścicielka potwierdziła, że Dean Cole wynajmował ten hangar już od 3 lat, czyli od roku 70, a także dodała, że ostatnio za każdym razem, kiedy Dean Cole z nią rozmawiał, to pytał o możliwość wynajęcia drugiego hangaru. Ale kobieta mu za każdym razem odmawiała, no bo po prostu nie miała żadnego wolnego. W ogromnym upale, w wielkim stresie, przerażeni mężczyźni wykopywali kolejne zwłoki, a jeden z policjantów opowiadał, że jego zadaniem było bieganie cały czas do telefonu, który znajdował się na zewnątrz, i informowanie komendy, że znaleźli kolejne ciało, i kolejne, i kolejne. I już w nocy z 8 na 9 sierpnia udało się wstępnie zidentyfikować aż 6 osób. I byli to David Hilligist, 13-latek, oraz jego kolega Gregory Mally Winkle, 17-latek, którzy zaginęli w drodze na basen w 71 roku. Frank Anthony Aguirre, narzeczony Rondy, który zaginął w roku 1972. Dwóch chłopców, którzy także zaginęli razem, byli to 17-letni Marty Ray Jones i jego rówieśnik Charles Gary Cobble. Ci chłopcy zaginęli 25 lipca 1973 roku, czyli całkiem niedawno, a ostatnią ofiarą tego dnia zidentyfikowaną był James Stanton Draymala, który 3 sierpnia, czyli kilka dni wcześniej, zaginął po tym, jak wyjechał ze swojego domu do pracy na czerwonym rowerze. Miał 14 lat. Poszukiwania ciał zostały bardzo dobrze udokumentowane, a to dlatego, że oprócz gapiów i oczywiście funkcjonariuszy, na miejscu zjawiła się także prasa. I to wyglądało w ten sposób, że tam wokół tego hangaru biegali dziennikarze. Jedni mieli ze sobą kamery, inni robili zdjęcia, jeszcze inni przepytywali policjantów, świadków, członków rodzin zaginionych chłopców, którzy także zaczęli się tam schodzić. Jako że wydarzenia w Pasadenie były bezsprzecznie ogromną sensacją, stacje telewizyjne wręcz wybuchły informacjami o tajemniczym mordercy i
o tym, że policjanci przeszukują właśnie hangary nadbrzeżne w poszukiwaniu ciał zaginionych nastolatków. Dlatego rodzice zaginionych nastolatków domyślali się, że być może gdzieś tam spoczywa ich dziecko. Na przykład jedna z matek, bodajże chyba matka Davida Hilligeista, zobaczyła w telewizji, jak policjanci wynoszą z tej szopy worki z ubraniami. To były ubrania w różnych rozmiarach, niektóre nawet przypominały jeszcze dziecięce, i odkryła w jednym z worków charakterystyczną bluzkę, która należała do jej syna. Dlatego też ci rodzice także zaczęli przyjeżdżać pod ten hangar, stali tam i czekali na jakiekolwiek informacje. Jednocześnie komenda w Pasadenie rozdzwoniła się telefonami od zaniepokojonych rodziców, którzy dopytywali się, co się stało, kogo dokładnie znaleziono w tej szopie i czy przypadkiem to nie jest ich syn. Dlatego też dziennikarze zdołali uchwycić zachowanie Elmera Wayne'a Hinleya, który cały czas gdzieś tam sobie siedział obok. Nakręcili dzisiaj już kilka ikonicznych scen. Na przykład w jednej ze scen widzimy, jak oparty o auto należące do jednej ze stacji telewizyjnych, Wayne korzysta z aparatu telefonicznego, który tam się znajdował, i dzwoni do swojej matki. Chłopak płaczliwym głosem poinformował matkę: mamo, zabiłem Dina. Po czym powtórzył: zabiłem Dina, zaś matka zareagowała: o Boże. Dziennikarze także zaobserwowali Wayne'a, jak siedział sobie obok tego garażu i mamrotał do siebie: znałem Martiego, a on tu jest. A z Davidem znałem się od dziecka. Dorastaliśmy razem, mieszkał obok. A z Charlesem chodziłem do szkoły. W czasie tych oględzin Wayne Hinley przeniósł się do radiowozu, a to z powodu coraz większej liczby dziennikarzy, którzy zaczęli się koło niego kręcić. Ale mimo to bez przeszkód mogli z nim porozmawiać i chłopak przechodził różne dziwne stany, ponieważ raz był bardzo gadatliwy i chętny do rozmowy, a innym razem zakrywał dłońmi twarz i w ogóle nie chciał nic mówić. I w materiałach, które znajdziecie w źródłach, możecie znaleźć te nagrania, ponieważ one częściowo dostępne są w internecie. I tutaj dziennikarze oczywiście pytali o to, co się stało, dlaczego to się stało i skąd na przykład młody chłopak, taki jak 17-letni Wayne, znał Dina Corla, faceta, który był od niego dwa razy starszy. Wayne odpowiadał monosylabami i przyznam szczerze, że mam bardzo duży problem ze zrozumieniem tego, co mówił, ponieważ faktycznie miał bardzo trudny do zrozumienia akcent, a poza tym te nagrania są dosyć niskiej jakości, ponieważ pochodzą z początku lat 70. I nie będę wam teraz przytaczać tego, co Wayne mógł powiedzieć, ponieważ w dalszej części tego podcastu poznacie historię przyjaźni jego i Dina Corla. W końcu dzień zaczął powoli przechodzić we wieczór, no i ostatecznie nastała noc. Poszukiwania ciał przeniesiono na następny dzień i policjanci oraz więźniowie udali się na zasłużony odpoczynek. I tutaj muszę wam nadmienić, że ci więźniowie, którzy brali udział w poszukiwaniach, to były osoby, które były skazane za mniejsze przewinienia, na przykład jakieś długi czy unikanie podatków. Więc ci ludzie byli autentycznie zszokowani, ponieważ prawdopodobnie większość z nich nigdy w życiu nie była w takiej sytuacji i na przykład nie widziała zwłok w takim stanie. Zaś jeśli chodzi o policjantów, to ich było znowu zdecydowanie za mało, nawet jak na standardy Houston, a to dlatego, że był to sezon urlopowy i po prostu policjantów było mniej niż zwykle. Więc kiedy całe miasto śpi po tej traumie, którą przeżyło, szykując się na kolejne niespodzianki, pozwólcie, że teraz przyjrzymy się bliżej sylwetce sprawcy, czyli Dina Corla. Wydaje mi się, że się nie pomylę, jeśli powiem, że Dean Corll nie jest tak bardzo znany jak na przykład Dahmer czy Gacy. I ja te dwa nazwiska wymieniam celowo, ponieważ ich sprawy są w wielu punktach bardzo podobne do sprawy Corlla. Mimo że przecież masowe morderstwa w Houston na początku lat 70. były naprawdę głośną sprawą. I zresztą jedną z pierwszych tego typu. Na potwierdzenie moich słów mogę przywołać artykuł współczesny, który znalazłam w internecie, którego autor zaczyna właśnie takim spostrzeżeniem, że ta sprawa jest właściwie kompletnie zapomniana i może warto ją przypomnieć, odkopać, po to, żeby chociażby w jakiś sposób uhonorować te ofiary, żeby po prostu ktoś o nich jeszcze pamiętał. Wydaje mi się, że ta sprawa została trochę zapomniana, dlatego że sprawca zmarł zanim jeszcze został schwytany, przesłuchany
przebadany przez specjalistów i osądzony w głośnym procesie medialnym. Media więc nie rozpisywały się o nim samym, o jego reakcjach, nie drążyły już później w jego rodzinie za bardzo. Poza tym tego tak dużo nie ma, ponieważ Dean Corll był bardzo skrytą osobą i tutaj muszę to powiedzieć, bardzo wiele osób miało o nim bardzo dobrą opinię. Ja już wam wcześniej mówiłam o pani, która była właścicielką tego hangaru, który on wynajmował, ale to nie jedyna osoba, która wypowiadała się o nim w samych superlatywach, dlatego że na przykład koledzy z pracy bardzo go lubili. Gazety przytaczały wówczas słowa zszokowanych współpracowników z elektrowni, którzy twierdzili, że przecież Corll był taki sympatyczny, taki pomocny. Wprawdzie trochę się podśmiewali z niego po kątach, ponieważ Corll przekroczył już przecież 30, a tak nie za bardzo interesował się kobietami. I gdzieś tam w kuluarach przebijały się takie opinie, że być może gustuje w osobach tej samej płci. Ale z tego co zauważyłam, przynajmniej tak twierdzili ci pracownicy, to nie był dla nich jakiś problem. Po prostu tego Deana Corlla lubili. Mimo to publicystom udało się zebrać garść faktów o nim i o jego rodzinie i pozwólcie, że teraz wam je przytoczę. Przy czym od razu tutaj zaznaczę, że większość informacji pochodzi od matki Deana Corlla, Mary, która ewidentnie bardzo synowi sprzyjała i przynajmniej na początku w ogóle nie chciała uwierzyć w to, że jej syn jest mordercą, więc jak widzicie bezstronna nie była. Rodzice Deana Corlla byli rówieśnikami i urodzili się oboje w 1916 roku, przy czym Arnold Edwin Corll, czyli ojciec, urodził się 7 lutego 16 roku, zaś matka Mary Emma z domu Robinson urodziła się 9 maja tego samego roku. Arnold pracował w fabryce i niewiele zarabiał, mimo to parze na początku się układało i Mary bardzo ciepło wypowiada się o swoim pierwszym mężu. Wydaje się, że pierwszy etap ich małżeństwa, ten bezdzietny, był bardzo udany. Niestety wszystko zmieniło się po tym, jak pojawiły się dzieci. Najpierw urodził się ich starszy syn, Dean Arnold, i stało się to 24 grudnia 1939 roku, czyli przyszedł na świat w Wigilię, a potem w 1942 urodził się Stanley, ich drugi syn. Okazało się, że państwo Corll mają skrajnie różne podejście do dzieci. W wersji optymistycznej Arnold nie bardzo dobrze czuł się w roli ojca i opiekuna takich maluchów, a w pesymistycznej po prostu nie lubił ich towarzystwa. Za to Mary z drugiej strony była dziećmi zachwycona, zachwycała się właściwie wszystkim co robiły i zachowania, które Mary uważała za pocieszne i urocze, Arnold bardzo często próbował dyscyplinować. Przy czym tutaj Mary zaznacza, że w ich domu nie było chłosty ani jakiegoś bicia, po prostu dzieci zazwyczaj były sadzane na krześle, coś w stylu karnego jeżyka, a że były małe, no to tam się wierciły i płakały. I z tego, co zauważyłam, to bywało tak, że ojciec je karał, kazał im tam siedzieć, a matka je znowu po cichu z tego krzesła wypuszczała, no bo było jej tych dzieci po prostu żal. Mary nie przytacza zbyt wielu przykładów na to, jak te dzieci się zachowywały, czy one rzeczywiście tylko sobie tam dokazywały, no bo umówmy się, takie małe dzieci to raczej nie będą od razu grzeczne, posłuszne, karne, spokojne i ciche, ale jeden przykład podała i chodziło o to, że kiedyś Dean wszedł do łazienki i odkręcił kran. Nie wiem, czy spowodował jakieś zniszczenia, czy może coś zalał, czy po prostu tylko tyle, że odkręcił ten kran i woda leciała przez jakiś czas bez sensu. W każdym razie Mary opowiedziała o tym mężowi, uważając to za wspaniały przykład rozwoju jej dziecka, jakie to dziecko sprytne, popatrz, zobacz, nauczyło się nawet kran odkręcać, wow, jaki geniusz. Zaś Arnold stwierdził, że przecież trzeba było go za to ukarać. On nie może sam dotykać kranu. Co to w ogóle ma być? Dlatego też na tle wychowywania dzieci i w ogóle podejścia do nich dochodziło bardzo często między małżonkami do konfliktów i wreszcie rozstali się w 1946 roku, czyli wówczas Stanley miał lat 4, zaś Dean 7. Jednak nie był to jeszcze koniec związku rodziców Deana Corlla, a to dlatego, że kiedy jego ojciec został powołany do wojska w bazie sił powietrznych w Memphis w stanie Tennessee, Mary pojechała za nim, biorąc ze sobą swoje dzieci. I tutaj mam informację, że ona wzięła ze sobą przyczepę, co chyba może świadczyć o statusie materialnym tej rodziny, bo z tego wynika, że chyba w tej przyczepie oni mieszkali, albo przynajmniej pomieszkiwali. W czasie pobytu rodziny w Memphis
Mary poszła do pracy, zaś swoich synów oddała albo pod opiekę różnych instytucji, na przykład przedszkola czy szkoły, albo podrzucała je znajomym. I tutaj na przykład autor książki The Man with Candy wymienia jakieś starsze małżeństwo, które mieszkało sobie na farmie. Dean uczył się w szkole przeciętnie, to znaczy nie był ani jakimś tam prymusem, ani nie miał problemu z przejściem do następnej klasy, ale nie wyróżniał się jakoś specjalnie. A poza tym jeszcze niestety był dosyć chorowity i był bardzo drobnej budowy. Być może miał jakieś problemy z rówieśnikami. Matka zauważyła to po raz pierwszy, kiedy sześcioletni Dean wrócił zapłakany z przyjęcia urodzinowego, na które został zaproszony, i poskarżył się, że nie udało mu się zdobyć żadnej nagrody. Czyli w domyśle na tym przyjęciu były jakieś konkursy, dzieci tam coś wygrywały, a Dean nie dostał nic. To wydarzenie musiało bardzo negatywnie wpłynąć na dziecko i na jego matkę, dlatego Mary już później nie puszczała swojego syna na żadne przyjęcia urodzinowe. Ponadto Mary zauważyła dużą różnicę między swoimi synami, ponieważ młodszy Stanley był bardzo towarzyski, potrafił sam inicjować zabawy, na przykład zapraszał dzieci do siebie i razem się bawili, zaś Dean bawił się tylko wtedy, jeżeli został wyraźnie przez kogoś zaproszony. Sam nigdy nie wychodził z inicjatywą, nie zapraszał do siebie kolegów i matka postrzegała go jako takiego wrażliwego samotnika. W 1946 roku rodzice Deana wzięli ponownie ślub, jednak ostatecznie para rozwiodła się w 1953 roku i znowu oddajmy tutaj głos Mary, która twierdzi, że nie może narzekać na swojego byłego męża Arnolda, dlatego że interesował się swoimi synami i regularnie płacił alimenty. Matka Deana Corla, Mary, była uważana za atrakcyjną kobietę, dlatego też bardzo szybko znalazła sobie partnera. Jej nowy mąż nazywał się Jake West i w 1955 roku, czyli 2 lata po rozwodzie z Arnoldem Corlem, na świat przyszła córka Jake'a Westa i jego żony Mary, Joyce. Kiedy Dean miał około 6-7 lat, lekarze wykryli w jego sercu tajemnicze szmery i orzekli, że to jest prawdopodobnie pamiątka po jakiejś niezdiagnozowanej wcześniej gorączce reumatycznej. Od tamtej pory Dean miał zakaz wykonywania ćwiczeń fizycznych, ale specjalnie z tego, co mówiła jego matka, się tym nie przejmował. Matka twierdziła, że Dean był bardzo mocno z nią związany i w jej opinii był dzieckiem niezwykle opiekuńczym i takim, które dbało o innych. Na przykład zwracał jej uwagę, kiedy jego zdaniem za szybko jechała samochodem, co Mary interpretowała jako troskę o jej dobro. Zaś jeżeli jego brat Stanley zbyt długo przebywał poza domem, Dean potrafił zadzwonić do swojej matki do pracy i powiedzieć, że Stanleya nie ma już kilka godzin i że się o niego martwi. Mary opowiadała także, że pewnego dnia jej synowie byli świadkami jakiejś tam drobnej psoty, coś w rodzaju wykroczenia, jakie popełnili inni chłopcy. I miejscowy szeryf, traktując młodych Corlów jako świadków, przepytał ich odpowiednio, a potem nagrodził takimi specjalnymi plakietkami blaszanymi, które przyczepił im do ubranek ze słowem informator. Chłopcy byli z tego powodu bardzo dumni, bardzo ich to cieszyło, zaś Mary już cieszyło trochę mniej. Złapała za telefon, zadzwoniła do szeryfa i zrobiła mu awanturę, że wykorzystuje małe dzieci i że teraz jej synowie mogą mieć problemy z rówieśnikami, bo na przykład inne dzieci będą ich traktować jako donosicieli. Dlatego kobieta postanowiła zabrać swoje dzieci z tej okolicy i na lato wywiozła je na farmę swoich rodziców w Luizjanie. Tam pod opieką dziadków chłopcy mieli przeżyć beztroskie chwile, ponoć biegali w ubraniach albo bez, nie bardzo się tym przejmowali. I matka tutaj powiedziała coś bardzo ciekawego, ponieważ stwierdziła, że po takim naturalnym szkoleniu, jakie mają dzieci na farmie, tak zwana edukacja seksualna i rozmowa o płciach i tych innych tam związanych z tym tematach jest już niepotrzebna, ponieważ jej dzieci posiadają całą potrzebną wiedzę. Szczerze mówiąc, nie wiem, na jakiej podstawie ona tak stwierdziła, ale przytaczam to, co miała pani Mary opowiedzieć. Nowy mąż pani Mary nazywał się J.J. West i nazywany był Jake'iem. Rodzina przeprowadziła się do miasta Widor w stanie Texas. Widor Dean poszedł do liceum i uczył się nadal przeciętnie, ale tutaj jego matka zaznaczyła, że nigdy nie marzyła o tym, aby wychowywać geniusza, więc okej. A poza tym jeszcze jego problemy ze zdrowiem dały znać po raz kolejny, ponieważ raz prawie zasłabł w kościele.
Lekarz, którego badał, stwierdził, że może to mieć jakiś związek ze szmerami w sercu, które wykryto u niego wcześniej w dzieciństwie, i zabronił mu nurkowania. Nurkowanie to było jedno z hobby Dina, które wówczas uprawiał, no niestety musiał z niego zrezygnować. Dlatego też młodemu chłopakowi została jedyna aktywność pozaszkolna, której się oddawał w tamtym czasie, i była to gra na puzonie w szkolnej orkiestrze. Poza tym czasu nie miał zbyt wiele, a to dlatego, że w tym mniej więcej czasie pracowita i obrotna matka razem ze swoim mężem Jake'iem Westem założyła firmę produkującą słodycze. Kiedy tylko Dean wracał ze szkoły, razem ze swoim bratem Stanleyem pomagali swoim rodzicom w produkcji cukierków. Dean zajmował się głównie dystrybucją słodyczy i bardzo dużo pracował. Robił to oczywiście kosztem życia towarzyskiego, którego właściwie nie posiadał, a do tego jeszcze miał ponoć wyręczać swojego brata Stanleya. Bywały dni, kiedy Stanley miał już dosyć, chciał gdzieś pójść z kolegami i wtedy Dean przejmował jego obowiązki po to, żeby młodszy brat mógł pójść się zabawić. I tutaj chciałabym jeszcze zaznaczyć, że Dean ani Stanley nie otrzymywali pieniędzy za swoją pracę, a to dlatego, że pan West twierdził, że chłopaki pracują dla rodziny, dla rodzinnego biznesu, więc niepotrzebne są im jakieś dodatkowe fundusze. Po prostu wszyscy razem budują imperium cukiernicze na chwałę swojej rodziny. Jako że Dean cały swój wolny czas spędzał na produkowaniu i dystrybucji cukierków w rodzinnej firmie, siłą rzeczy zbyt wielu kolegów nie miał, chociaż na zdjęciu z lat licealnych widać zadowolonego z siebie Deana, który siedzi w otoczeniu swoich kolegów, trzymając w ręce puzon. No i co za tym idzie, nikt nie widywał go z dziewczyną. A tutaj muszę powiedzieć, że Dean był uważany za dosyć przystojnego młodzieńca, ale wszyscy tłumaczyli to tym, że chłopak po prostu nie ma na to czasu, być może to nie ten wiek jeszcze, bale go specjalnie nie interesowały i głównie przecież spędzał czas pracując razem ze swoją rodziną. Wreszcie przyszły egzaminy końcowe w liceum i tutaj Deanowi nie poszło, dokładnie miał nie zdać egzaminu z języka angielskiego. Od razu powiem, że matka specjalnie się tym nie przejęła, no ale co za tym idzie, chłopak nie mógł pójść na studia. Gdzieś mniej więcej po tym, jak Dean skończył szkołę średnią, Westowie w końcu przeprowadzili się do Houston, aby tam rozwijać swoją firmę, którą nazywali Pecan Prince. I tutaj pojawiły się problemy, ponieważ dorosły już właściwie Dean Corll zaczął chyba z tego co wiem narzekać na to, że nie dostaje pieniędzy z rodzinnej firmy. Mało tego, jego ojczym, czyli Jake West, w opinii Mary, czyli matki, był dla chłopaka zbyt surowy. Na przykład jeżeli Dean popełnił jakiś błąd, to Jake od razu wygłaszał tyrady typu: ty się do niczego nie nadajesz, ty w ogóle nic nie potrafisz, weź się chłopaku ogarnij. Mary uważała, że to jest niesprawiedliwe, ponieważ no, jej zdaniem to był jeden błąd. Inne rzeczy przecież taki pracowity i taki zaangażowany syn wykonywał bardzo dobrze. I tutaj pojawiła się taka sytuacja, że młody chłopak oraz ojczym się kłócili, zaś matka stawała gdzieś tam po środku i próbowała być rozjemcą między tymi dwoma żywiołami. W dodatku jeszcze Mary twierdziła, że West po takiej kłótni, nawet jeżeli czuł jej zdaniem, że być może trochę przesadził, że być może niesprawiedliwie ocenił swojego pasierba, nie potrafił tak naprawdę przyjść i powiedzieć przepraszam. Dlatego też być może wkrótce po tym, jak rodzina osiadła w końcu w The Hikes, czyli dzielnicy Houston, którą no już zdążyliśmy przecież poznać, matka postanowiła wysłać Deana na farmę swoich rodziców do Luizjany. Uznała bowiem, że to będzie dla chłopaka korzystne. Tutaj za bardzo nie wiem, z jakiego powodu to zrobiła, ale rozumiem, że być może te konflikty pomiędzy Deanem a ojczymem były już tak uciążliwe, że kobieta postanowiła na jakiś czas przynajmniej zapewnić swojemu starszemu synowi wakacje i oczywiście odseparować go od pana Westa. W Luizjanie Dean zabawił 2 lata i tam dochodziło do jakichś konfliktów z babcią, ale tutaj znowu nie mam za bardzo informacji, o co chodziło. Matka Corlla tłumaczyła to tym, że jej matka znowu, czyli babcia Deana, była osobą bardzo krytyczną i bardzo często krytykowała swoje dzieci, w tym ją samą, dlatego prawdopodobnie
krytykowała zachowanie Dina, no i na tym polu dochodziło do konfliktów. W tym czasie także w Dinie Corlu rozwinęła się pasja do gadżetów, na przykład kupował sobie drogie magnetofony, a także kupił sobie kamerę i tą kamerą filmował miejscowe dzieci. Z tego co zrozumiałam, kręcili na przykład jakiś film o lekarzach, dokładnie mówiąc o chirurgach, i to wyglądało tak, że jedno dziecko leżało pod prześcieradłem na stole, a drugie tam udawało, że coś przy nim robi, a Dean Corll to kręcił i to było bardzo zabawne. W każdym razie, kiedy Dean miał 20 lat, czyli było to w roku 1960, mężczyzna wrócił do Houston na prośbę i polecenie swojej matki, dlatego że potrzebny był w prężnie działającej już fabryczce słodyczy. I tym razem już Dean Corll dostawał wypłatę za swoją pracę, a także z tego co matka wspominała, nawiązał jakąś tam relację bliższą z pewną dziewczyną, ale to wszystko zakończyło się w momencie, kiedy ta dziewczyna wzięła ślub z innym chłopakiem. Właściwie trudno powiedzieć, jaki rodzaj znajomości łączył tę dziewczynę z Deanem. Być może żaden, być może byli tylko znajomymi, a matka swoje dopowiadała, no w końcu miała dorosłego syna, więc gdzieś tam pewnie czekała na to, aż wreszcie zacznie jakieś tam życie miłosne i może, nie wiem, się ustatkuje. Ale ona tłumaczyła to tym, że jej syn Dean prawdopodobnie widział, jak rozpada się jej małżeństwo z ojcem Arnoldem. Widział także, że nie za dobrze dzieje się w małżeństwie pani Mary z Jake'iem Westem. Więc doszło do wniosku, że być może la Torośl zniechęciła się do tego typu związków, może uznał, że małżeństwo kobiety i mężczyzny to jest coś, co zapewne skończy się fiaskiem, dlatego nie podejmował żadnych prób, tak przynajmniej uważała matka, w kierunku znalezienia sobie miłości. Ale przed chwilką powiedziałam, że Mary West zaczęła się oddalać od swojego męża i to jest akurat prawda. Ponieważ małżonkowie coraz częściej się kłócili i pewnego dnia doszło do takiej awantury, że Mary West postanowiła założyć własną firmę cukierniczą. I to w garażu ich domu i w pewnym momencie było tak, że ona i mąż prowadzili dwie konkurencyjne firmy. Jego firma nadal nazywała się Pecan Prince, zaś jej firma, w której oczywiście pomagali jej synowie, czyli Dean i Stanley, nosiła nazwę Corll Candy Company. Pani Mary tłumaczyła to tym, że pan West miał być ponoć zazdrosny o jej miłość i zaangażowanie w dzieci, że miała robić jego zdaniem więcej dla dzieci niż dla niego. I teraz zaczęła się wojna pomiędzy firmami i powiem wam tylko, że tam naprawdę dochodziło do różnych oskarżeń wzajemnych, bo a to sobie podbierali jakieś tam receptury, a to sobie podbierali etykiety, na przykład pan West wydrukował jakąś tam etykietę, potem pani West wydrukowała bardzo podobną etykietę. Pan West podobno miał pisać jakieś donosy na firmę żony. No w każdym razie widać było, że małżeństwo się ewidentnie rozpada. Zaś Dean Corll miał zdaniem matki twardo przy niej stać i pomagać właśnie w jej biznesie cukierniczym. Wreszcie po 3 latach zmagania się ze sobą, kłótni, konkurowania, małżeństwo w 1963 roku ostatecznie się rozpadło. Dean Corll mieszkał wtedy w pokoiku nad garażem, miał tak jakby osobne wejście z tego co zrozumiałam i w tym pokoju miał mnóstwo gadżetów. Matka twierdziła, że syn był pasjonatem, to znaczy on miał takie swoje okresy, w których na przykład zaczynał się czymś pasjonować, oddawał się temu bez reszty, a potem zmieniał swoje zainteresowania. Na przykład w pewnym momencie kupił sobie lunetę i lubił obserwować gwiazdy. Matka tutaj podkreślała, że syn w tym czasie dostawał wszystko, o czym zamarzył. Chciał Hondę, dostał. Chciał nowy sprzęt, dostał. I jego życie kręciło się między tym mieszkankiem a garażem, w którym znajdowała się fabryka cukierków. Wydawało się też, że Dean lubił towarzystwo dzieci, bardzo chętnie z nimi przebywał, zabierał je na przejażdżki swoją Hondą i generalnie wszystko układało się całkiem dobrze. Jednak gdzieś mniej więcej w tym okresie pojawił się dosyć istotny zgrzyt i chodziło o to, że w firmie Corllów pracował pewien młody chłopak, nastolatek, którego Dean bardzo lubił i bardzo często z nim przebywał, ale potem Mary zauważyła, że jej syn oraz ten chłopiec przestali się do siebie odzywać, że właściwie zupełnie mijali się bez słowa i wyglądało to tak, jakby podzieliła ich jakaś kłótnia. Kobieta zrobiła małe śledztwo, bo się zastanawiała, co się stało i okazało się, że ten młody chłopak zwierzył się innej pracownicy, jakiejś tam dziewczynie,
że Dean miał mu składać jakieś niemoralne propozycje, coś w tym stylu. Tutaj kobieta nie uściśla, o co chodziło. W każdym razie przez to właśnie ci dwaj panowie się poróżnili. No i pani Mary, widząc, że syn się nie dogaduje z pracownikiem i ten pracownik jakieś dziwne rzeczy opowiada, po prostu tego pracownika zwolniła. Dodała jeszcze, że syn w ogóle się tym nie przejął i że nawet się ucieszył, że ten problematyczny młodzieniec zniknął z ich życia. I wszystko byłoby ładnie, pięknie, gdyby nie to, że wreszcie po Dina Corlea upomniało się amerykańskie wojsko. Ono się tak kilka lat upominało, ponieważ pierwsze wezwania przychodziły w 62, kiedy Dean miał 22 lata. No ale wreszcie przyszedł taki moment, był to rok 64, kiedy syn pani Mary musiał do tego wojska wyjechać. Było to dokładnie 10 sierpnia, kiedy skierowano go do Fort Polk w Luizjanie i tam odbył podstawowe szkolenie. Później naprawiał radia w Fort Benning w stanie Georgia i wreszcie zatrudniono go na stałe jako mechanika radiowego w Fort Hood w Teksasie. Jednak zdaniem matki synowi bardzo się nie podobało w koszarach i po 10 miesiącach Dean wrócił do rodziny. Matka tutaj chwali się, że to była jej zasługa, ponieważ ona poruszyła niebo i ziemię, pisała nawet do gubernatora w tej sprawie, no i wreszcie syna zwolniono. Pani Mary tutaj podzieliła się refleksją, że prawdopodobnie to właśnie w tym wojsku syn nabrał specjalnych upodobań, jeśli chodzi o sprawy miłosne. Tymczasem cukiernicza wojna pomiędzy Mary a jej mężem trwała i mimo, że kobieta powtarzała, że tego Jake'a to jej było w sumie szkoda, bo on taki sam został i chyba mu tak nie za dobrze szło, to jednak inne osoby widziały to trochę inaczej i raczej postrzegały Mary jako osobę, która nienawidziła swojego byłego męża i próbowała go zniszczyć. Jednocześnie kobieta znana była w okolicy z tego, że lubiła się stroić, nosiła futra, ubierała się bardzo starannie jak na kobietę w jej wieku w tamtych czasach. Jasne było, że pani Mary szuka sobie kolejnego małżonka. I teraz warto byłoby powiedzieć kilka słów na temat relacji, jakie łączyły Dina Corlea z jego matką. I to się bardzo mocno nasiliło właśnie w tym czasie, ponieważ 20-kilkuletni Dean oraz jego matka trzymali się cały czas razem i wyglądało na to, że są wobec siebie bardzo opiekuńczy. Matka oczywiście była opiekuńcza wobec swojego dziecka, bo było to jej dziecko, ale znowu Dean zachowywał się często tak, jakby był jej ojcem i bywały sytuacje, że na przykład strofował matkę, że umówiła się na randkę z jakimś mężczyzną, który synowi się nie podobał i bardziej zachowywał się jak taki rodzic, który niepokoi się o nastoletnią córkę niż syn kobiety, no jakby nie patrzeć, w dojrzałym wieku. I to trochę wyglądało jak troskliwy ojciec, który bardzo dba o znajomości i poczynania swojej nastoletniej córki. Z drugiej strony Dean, który miał już wtedy 28 lat, kupił sobie motocykl i ukrywał go przed matką, bojąc się, że kobieta nie zaaprobuje tego wydatku, gdyż w jej opinii jazda na motocyklu była bardzo niebezpieczna. Więc na podstawie tych dwóch przykładów możecie mniej więcej mieć pewien obraz tego, jak wyglądały stosunki panujące pomiędzy panem Corleem a jego matką. W tym czasie Dean jest postrzegany jako świetny pracownik, ponieważ był nie tylko kimś w rodzaju dyrektora fabryczki, bo to już w tym momencie mówimy o większej fabryczce, nie jakiejś tam kilkuosobowej firmie, ale także był oddanym pracownikiem. I tutaj współpracownicy wspominali, że Dean był bardzo silny, ponieważ potrafił udźwignąć taką ogromną kadź z gorącym płynnym cukrem, a poza tym jego ręce wręcz były upstrzone od śladów oparzeń, ponieważ nie raz i nie dwa ten płynny cukier, a pewnie zdajecie sobie sprawę z tego, jak gorąca jest to substancja, lądował na jego dłoniach. Więc facet był niesamowicie zdeterminowany, aby produkować jak najlepsze cukierki, a po godzinach zamykał się w tej fabryczce i sam pichcił, tworzył jakieś nowe przepisy, eksperymentował z różnymi smakami itd. Miał także świetne relacje ze swoimi pracownikami, oni opowiadali, że bardzo często żartowali razem, śmiali się, robili sobie wzajemnie dowcipy. Na przykład na Boże Narodzenie zrobili partię cukierków ze wkładem alkoholowym, po czym zjedli je wszystkie i poczuli, że trochę na nich podziałały.
Ale muszę Wam też powiedzieć, że Dean Corll był takim trochę MacGyverem, trochę podsłuchiwaczem, a to dlatego, że skonstruował mikrofon, który umieścił w fabryce po to, aby nagrywał rozmowy pracowników, kiedy jego nie ma. No i dzięki temu odkrył jakieś tam konszachty, jakie prowadziło dwóch pracowników między sobą i tych pracowników później zwolnił. Corll uważał za bardzo zabawne to, że płyta marmurowa, na której pracowali, pochodziła z pewnego starego, bardzo brudnego i zrujnowanego dworca. Dean Corll miał ją stamtąd wynieść i tutaj osoba, która o tym opowiadała, dała do zrozumienia, że było to dla niej dosyć niepokojące i obrzydliwe, ponieważ tam faktycznie było bardzo, bardzo brudno. No to tak trochę smacznego. Za to Dean Corll uważał, że to bardzo zabawne. Jako że Corll miał bardzo dobre relacje ze swoimi kolegami z pracy, którzy wprawdzie plotkowali gdzieś tam w kuluarach, że on może, wiecie, być tym takim, co tam lubi panów, ale przede wszystkim postrzegali go jako dobrego kolegę, dobrego pracownika, więc zupełnie im to nie przeszkadzało. Ja chciałabym zauważyć, że jesteśmy jeszcze w latach 60. i wtedy tolerancja dotycząca osób z grupy LGBT no, była o wiele niższa niż dzisiaj, więc tutaj Dean Corll naprawdę nadrabiał dobrym charakterem i tym, że po prostu dawał się lubić. W każdym razie 28-letni, dosyć przystojny, sympatyczny, pracowity syn właścicielki fabryki cukierków był świetną partią i matka co jakiś czas próbowała go swatać z różnymi dziewczynami, które pracowały w tej fabryce. Sama Mary była bardzo dumna z syna, bardzo dumna była z tego, że skupiał na sobie uwagę dziewcząt, bo faktycznie się podobał. I pewnego dnia jedna z dziewczyn dostąpiła ogromnego zaszczytu, ponieważ Dean Corll wreszcie umówił się z nią na wycieczkę na plażę. I dziewczynie wydawało się, że będzie to romantyczny wypad dwojga młodych ludzi, a tu się okazało, że nie do końca, ponieważ Dean zabrał na tę wycieczkę jakąś grupę miejscowych dzieciaków, upakował ich w samochodzie tak między nimi i właściwie zupełnie nie można było mówić o żadnej prywatności. No to wydarzenie już upewniło zarówno pracowników płci męskiej, jak i tych dziewcząt zainteresowanych Corllem, że prawdopodobnie te dzieci to była jakaś bariera, jakaś osłona przed kobietami. No po prostu pan Corll no nie czuje woli Bożej do dziewczyn, cóż poradzić. W ogóle wówczas Dean Corll, niczym baśniowy flecista, znany był z tego, że był wielkim przyjacielem dzieci. Ponieważ fabryczka leżała gdzieś mniej więcej w okolicach szkoły, i dzieciaki bardzo często po szkole przybiegały do tej fabryki, a Dean Corll bardzo chętnie rozdawał im cukierki. Ten proceder w końcu nie spodobał się dyrektorowi, który zgłosił pewne zastrzeżenia, to dlatego, że dzieci jadły zdecydowanie zbyt wiele słodyczy, ale Dean się tym nie przejmował i nie tylko rozdawał cukierki na miejscu, ale także wychodził z fabryki, podchodził pod szkoły i częstował dzieciaki na miejscu tymi cukierkami. A one go uwielbiały, przychodziły do niego, przytulały się i nazywały go Candyman, czyli człowiek cukierek. Dean kupił i postawił gdzieś tam w fabryczce Corllów stół bilardowy, więc wkrótce zaczęły także przychodzić do niego nastolatki. Byli to przede wszystkim młodzi, dorastający chłopcy. Nie tylko grali sobie w bilard, ale także korzystali z samochodu Deana. Corll zabierał ich na przejażdżki, na przykład na windsurfing, który bardzo lubił. I wreszcie pracownicy zauważyli, że Dean zaczyna się wobec tych chłopców zachowywać no dziwnie. A to dlatego, że ewidentnie szukał z nimi kontaktu fizycznego. Na przykład kiedy przechodził koło nich, to tam a to ich podszczypał, a to ich tam musnął ręką. I reakcje otoczenia były takie, że właściwie żadne, ponieważ pracownicy uważali, że nie wiem, to jest sprawa Deana Corlla, jego matki, co ona na to, no matka nic na to, w ogóle się do tego nie odnosiła, tak jakby tego w ogóle nie zauważała. Zaś owi pracownicy twierdzili, że im to właściwie nie przeszkadza, to nie ich sprawa, ponieważ Dean był dobrym kolegą, był dobrym człowiekiem, więc nic takiego się nie dzieje. Ale działo się, słuchajcie, dlatego że jeden z pracowników fabryki, młody nastoletni chłopak, w pewnym momencie zaczął tak kombinować, aby nie przebywać sam na sam z Deanem Corllem w jednym pomieszczeniu i na przykład, kiedy miał coś tam sprzątać i tak dalej, to zawsze prosił, aby ktoś jeszcze był z nimi w pokoju. Celowo także na przykład przychodził później do pracy, jeżeli wiedział, że Dean będzie sam,
albo zostawał po godzinach właśnie w tym samym celu, żeby nie przebywać z Korlem w jednym pomieszczeniu. Chłopak nie chciał się przyznać, dlaczego nie chciał zostawać sam z Dinem Korlem, ale wszyscy się tego domyślali i myślę, że wy chyba też się domyślacie. Jednak innym chłopakom to najwidoczniej nie przeszkadzało i już później, kiedy cała sprawa potworna wyszła na jaw, tłumaczyli, że nie widzieli w jego zachowaniach nic zdrożnego, nic nigdy nie przykuło ich uwagi i nawet jeden z nich się odgrażał, że on by sobie na pewno nie pozwolił na takie zachowanie, więc gdyby coś się działo, to przecież by reagował. I tutaj wam jeszcze powiem, że otoczenie Korla zauważało, że on jest dziwnie spokojny. To znaczy, z tego co ja zauważyłam, z tego co oni mówili, wynikałoby, że Korl był osobą rzeczywiście bardzo grzeczną i bardzo spokojną, ponieważ on właściwie nie przeklinał, nie mówił brzydkich słów, na nikogo nie krzyczał, ale miewał takie momenty, kiedy na przykład wychodził z pomieszczenia i zamykał się w swoim pokoju. I to później zostało zinterpretowane jako te momenty, kiedy prawdopodobnie Korl, który być może posiadał jednak temperament, być może był osobą nerwową czy wręcz nawet agresywną, w ten sposób właśnie ukrywał swoją prawdziwą naturę. Kiedy już nie wytrzymywał, chował się w swoim pokoju i być może tam w jakiś sposób wyżywał się, do momentu aż mu przeszło, uspokajał się i wtedy wracał z powrotem udawać, no bo co tu dużo ukrywać, spokojnego, przyjaznego, pracowitego i miłego obywatela. I teraz muszę wam powiedzieć o pewnej rzeczy, która mnie wręcz zmroziła, a to dlatego, że Dean Korl mniej więcej w tym czasie, czyli w drugiej połowie lat 60., nocami kopał sobie doły wokół fabryki i tam wrzucał zepsute owoce, które już nie nadawały się do użycia w słodyczach. Tłumaczył to tym, że trzeba to zakopać ze względów chociażby higienicznych i wszyscy przyjmowali to z pewną ulgą, no bo super, że ktoś się tego podjął, nikomu się nie chciało kopać dołów, więc fantastycznie. Ale to, że w swoim pokoju trzymał rolki plastiku oraz bardzo dużo wapna, o co nikt nie pytał, sprawiło, że kiedy to czytałam, to włosy stanęły mi dęba, bo tam potem jest informacja, że w tym miejscu, w którym Dean Korl kopał i zakopywał te owoce, wylano asfalt i zrobiono tam parking. Ale jeszcze do tego tematu wrócimy, a teraz porozmawiajmy sobie o matce Dina Korla, czyli pani Mary, która cały czas szuka sobie partnera, ale wreszcie znalazła sobie kogoś, za kogo bardzo szybko wyszła za mąż i ten pan nazywał się Walt Colburn. Kobieta niewiele o nim wiedziała przed ślubem, pracował jako marynarz handlowy czy coś w tym stylu. I już w czasie miesiąca miodowego w Mexico City okazało się, że pan jest wielkim nerwusem. A to dlatego, że wdał się w jakąś awanturę z taksówkarzem i Mary była w szoku, była przerażona zachowaniem męża, a potem dowiedziała się, że jego pierwsza żona popełniła samobójstwo, tak przynajmniej twierdzili policjanci, ponieważ powiesiła się i to mąż, czyli pan Walt, był pierwszą osobą, która ją znalazła i odcięła jej sznur. Tutaj pada sugestia, że być może pan Walt pomógł tej swojej żonie, ale nie było na to żadnych dowodów i kobieta postanowiła ślub unieważnić. Ale co z tego, skoro do niego wróciła i znowu wzięła z nim ślub? I tutaj przypominam, że to jest bardzo podobna sytuacja jak z panem Arnoldem Korlem, czyli ojcem Dina i Stanleya. Przy czym z tego co wiem, to pan Arnold nie był ani nerwowy, ani nie miał wcześniej żony, która w tajemniczych okolicznościach odebrała sobie życie. W każdym razie, jak się spodziewacie, w domostwie pani Mary zaczęły wybuchać awantury. Jej mąż Walt okazał się być osobą bardzo zazdrosną o swoją żonę, on ją tam szpiegował, on jej tam zarzucał co chwilę jakieś zdrady. Każdy telefon od innego mężczyzny utwierdzał go w przekonaniu, że kobieta mu tam rogi przyprawia, a poza tym jeszcze zniechęcił do siebie synów pani Mary. Na przykład pan Walt miał coś wynieść z domu, w domyśle ukraść, a winę zrzucił na Dina, który u matki oczywiście często bywał. Po awanturze Dean przestał pojawiać się w domu matki, co złamało jej serce. Na domiar złego do matki przestał przyjeżdżać Stanley, czyli jej młodszy syn, który już teraz mieszka w innym mieście, ma żonę i ma dzieci. To też dom pani Mary trzęsie się w posadach od wiecznych awantur, kobieta co jakiś czas odchodzi od męża, ale potem wraca, bo o niej kupuje kwiaty i to bardzo dużo kwiatów.
i tak sobie to życie płynie. W tym czasie zresztą pani Mary, która miała swoje osobiste problemy, przestała już zajmować się zupełnie sprawami fabryki i wszystko spoczęło na barkach Dina Corla. Stawało się powoli jasne, że rodzinny biznes zaczyna powoli przechodzić do historii i Dean Corll, aby podreperować swój budżet, postanowił zatrudnić się na etat w Lighting and Power Company w Houston, zaś w nocy cały czas pracował przy swoich cukierkach. Tymczasem konflikt Mary i Walta przybrał na sile do tego stopnia, że kobieta wręcz uciekła ze swojego własnego lokum i wróciła do fabryki. I w tym czasie fabryka stała się czymś w rodzaju fortecy. Dean kupił lepsze zamki, lepsze drzwi, a to dlatego, że Walt zaczął podjeżdżać pod tę fabrykę, walił w drzwi, dobijał się tam, zatrzymywał swój samochód i trąbił na ulicy, a także nękał ich telefonami i wreszcie Mary postanowiła kupić broń. I to była broń kaliber 22. Zrobiła to dlatego, ponieważ policja w ogóle nie reagowała na żadne zgłoszenia i te ataki Colburna pozostawały zupełnie bezkarne. I kilka razy sytuacja eskalowała do tego stopnia, że raz na przykład Dean wykrzyczał do swoich pracowników, że wyjdzie do tego Walta i mu tam będzie strzelał w samochód i mu strzeli w opony czy w szybę, zaś innym razem znowu sama pani Mary zaczęła deklarować, że weźmie broń i po prostu zrobi porządek z tym facetem, zwłaszcza że Walt wykrzykiwał pod adresem jej i jej rodziny różne obraźliwe rzeczy. I tutaj chyba to, co najbardziej uderzyło matkę, to był okrzyk, że Dean jest amatorem mężczyzn, przy czym on tutaj użył obraźliwego epitetu. I wtedy Dean miał podobno podejść do matki, odebrać jej broń i powiedzieć: matko, jeżeli jeszcze raz będziesz próbowała robić takie rzeczy, to ja ci tę broń zabiorę na stałe. I tutaj Mary czyni uwagę, że jak można uważać Deana Corlla za mordercę, skoro zachował się wtedy w taki sposób, miałby okazję i powód, aby strzelić do jej ówczesnego jeszcze męża, a tego nie zrobił. W ogóle Dean, oprócz kilku momentów, kiedy faktycznie być może puściły mu nerwy, te wszystkie ataki męża swojej matki przyjmował zupełnie na chłodno. Przyszedł czerwiec 1968 roku i Mary wreszcie wzięła rozwód ze swoim mężem. Drugi rozwód, bo pamiętajcie, już wcześniej także zrezygnowała z jego usług, no ale tym razem już na poważnie. I powiem wam jeszcze, że do tego zachęcił ją pan Jasnowidz i pani Mary, przerażona atakami tego Walta, postanowiła się wyprowadzić zupełnie z Houston i wyjechała do Dallas. I wtedy właśnie 28 wówczas letni Dean Corll został zupełnie sam. Gdzieś mniej więcej w tym czasie Dean poznał wówczas 12-letniego Davida Owena Brooksa. I w tym momencie przerwę opowiadanie biografii Deana Corlla. Jeszcze nam niestety trochę zostało i do tej części najbardziej smutnej i przykrej. I wróćmy teraz do 9 sierpnia 1973 roku i przypominam wam, że jest ranek, jesteśmy po bardzo trudnej, bardzo przykrej nocy, podczas której przerażeni i załamani policjanci wykopywali kolejne zwłoki młodych chłopców z hangaru, który nieboszczyk już teraz Dean Corll wynajmował. I w areszcie obudził się właśnie Elmer Wayne Hinley, czyli chłopak, który w tym momencie ma status bohatera, ponieważ sprzątnął z tego świata potwora i chyba nikt nie ma wątpliwości, że był to potwór. I Wayne się bardzo skarżył, ponieważ trafił do celi bez okien i bardzo źle się tam czuł. Zaś na komendę policji przyszedł wspomniany przeze mnie przed chwilką David Owen Brooks, dzisiaj już 18-letni, który powiedział, że jest długoletnim przyjacielem Deana Corlla i że chciałby wystąpić w tej sprawie jako świadek. I to, co tego dnia zeznał David, a także to, o czym zaczął mówić Wayne, sprawiło, że w tej sprawie pojawiły się nowe, szokujące wątki. Na razie bardzo wam dziękuję za uwagę i zapraszam na część drugą. A także chciałabym przypomnieć wam o tym, że jeżeli komuś z was spodobała się moja praca, to może mnie nagrodzić symboliczną kawą. Link do strony umieszczam w opisie i z góry bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.